Witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj dzielić się Słowem Bożym, które dla nas może jest bardzo znane, ale jest takim kluczowym słowem, jeśli chodzi o Królestwo Boże. I gdzieś ponad tygodnia to słowo tak bardzo mocno Pan włożył w moje serce, abym na ten temat mówił, dzielił się. Dla wielu z nas to może być przypomnienie, ale myślę, że jest to bardzo ważne, abyśmy też wiedzieli dokładnie, w jaki sposób człowiek może doświadczyć tego, aby jego udziałem stało się to, co jest najcenniejsze, Królestwo Boże. Chciałbym czytać z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, pierwszych 11 wierszy od pierwszego. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Kiedy tak popatrzyłem na ten tekst do tłumaczenia takiego bardzo współczesnego do słowa życia, posłuchajcie fragment z tego, co czytałem. Z całą mocą muszę cię zapewnić, że jeśli nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Urodzić się na nowo, zdumiał się Nikodem, co masz na myśli? Oświadczam ci, że jeśli człowiek nie narodzi się z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Człowiek może dać początek tylko zwykłemu ludzkiemu życiu. Natomiast Duch Święty daje życie duchowe, które pochodzi z niebios. Chcemy przez chwilę się pomodlić. Panie, tak prosimy Ciebie, abyś to słowo objawiał na tym miejscu, gdziekolwiek ono będzie słuchane. Duchu Święty, przyjdź i wyjawiaj to słowo i prawdę o nowym narodzeniu. Tak modlimy się o to. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź też, aby dokonywać Twojego przekonywania nas w naszych sercach, w jakim miejscu jesteśmy. Tak bądź uwielbiony, Panie. Amen. Moi drodzy, nie ma, wydaje mi się, ważniejszego czy ważniejszych stwierdzeń jak to, które przed chwilą przeczytaliśmy. Dlatego, że od tego, czy ktoś doświadczy to, co Jezus nazywa nowymi narodzinami, czy też nie, zależy, czy będziesz z Bogiem na wieki, czy nie. To jest tak jednoznacznie wynika z tego fragmentu Bożego Słowa. Kiedy czytam Ewangelię Jana, to mogę zauważyć tą taką różnicę pomiędzy tą Ewangelią, jest wiele różnic pomiędzy tą Ewangelią a 3 Ewangeliami, które są wcześniej zapisane. Tamte Ewangelie, jeżeli mówią, mówią bardziej o przemawianiu Jezusa do tłumów, do ludzi. Jezus naucza pewnych prawd. Natomiast kiedy czytasz Ewangelię Jana, jakby to skupienie tego wzroku i tego, gdzie jesteśmy poprowadzeni, to jest do osobistej rozmowy Jezusa z człowiekiem. To nie jest mówienie do ludzi generalnie,
Ale bardzo często w tej Ewangelii są zapisane osobiste rozmowy Jezusa z ludźmi. Taką rozmową jest rozmowa z Nikodemem. Gdy czytamy później 4 rozdział, mamy rozmowę z Samarytanką. Tego nie przeczytamy w żadnej innej Ewangelii. I oto Jezus mówi do tego pobożnego faryzeusza Nikodema i podkreśla kwestię nowego narodzenia. Dzisiaj to jest niezwykle ważne, w ogóle to jest niezwykle ważne, dlatego że jak widzimy, Jezus wyraźnie mówi, że jeżeli człowiek tego nie doświadczył, nie przeżył, nie zobaczy, nie ujrzy, ani nie wejdzie do Bożego Królestwa. A więc te narodziny, o których Jezus mówi, są tutaj tym decydującym kryterium dla życia człowieka. Jezus w rozmowie z Nikodemem wręcz podkreśla, że nie ma tutaj alternatywy. Jest to konieczność. Jeśli chcę być w Bożej obecności, jeżeli chcę przebywać z Bogiem na wieki, muszę narodzić się na nowo. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus dwukrotnie zapewnia to słowo zaprawdę, zaprawdę, to jest amen, amen, tak właśnie jest, nie inaczej. Jeśli nie narodzi się człowiek z wody i z ducha, nie wejdzie do Bożego Królestwa. Dzisiaj wielu ludzi ma takie z jednej strony dobre pragnienie, no chcą wszyscy być w niebie, wszyscy chcą być w Bożym Królestwie. Ale z drugiej strony Jezus bardzo wyraźnie określa i mówi, kto do Bożego Królestwa może wejść, będzie właściwie przygotowany, aby móc tam wejść. I tym, co Jezus tutaj wyraźnie określa, mówi o konieczności, niezbędności. Nikt nie może tego ominąć, nikt nie może pomyśleć, a może da się w jakiś inny sposób dostać do Bożego Królestwa. Już samo to powinno nas intrygować. I powinienem sobie zadać pytanie, czy ja narodziłem się na nowo, czy narodzony jestem z Ducha Bożego, czy narodzony jestem z mocy Bożej, czy nie. Bo jeśli wybieram się do nieba, jeśli pragnę być z Bogiem, to jest kwestia zasadnicza, jak tutaj możemy widzieć, i jest ta konieczność. Po drugie, to jest powszechne, czy inaczej mówiąc, Jezus mówi, dotyczy to każdego bez wyjątku. Nie ma różnicy między jednym a drugim człowiekiem, że dla jednego jest to wymagane, dla innego nie jest to wymagane. To jest powszechność. Człowiek może dać początek tylko zwykłemu ludzkiemu życiu. Wiemy o tym. Doświadczamy tego. Cieszymy się, kiedy dziecko się ma urodzić. Kiedy już jest w łonie matki, wszyscy się cieszą i oczekują na ten poród. I kiedy się rodzi, rozlega się radość. Oto urodził się człowiek, przyszedł człowiek. Ale muszę wam powiedzieć, że taka samo jak nie większa radość jest, kiedy człowiek, który żyje na tej ziemi, rodzi się, zrodzony jest i rodzi się do Bożego Królestwa. Też jest wyczekiwany, też jest upragniony przez Boga. I kiedy rodzi się na nowo, to pamiętacie, co jest Słowo Boże mówi? Całe niebo, całe niebo, całe niebo świętuje. Tam jest ogromna radość z jednego, tam jest powiedziane takie szokujące, z jednego grzesznika, który się opamięta, który doświadcza tej mocy i łaski Bożej w swoim życiu. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. A więc zwróćmy uwagę, Jezus wyraźnie rozgranicza i wyraźnie mówi, że to, co jest urodzone z mocy człowieka, z jego sił witalnych, z tego, co Bóg nam dał, ten człowiek nie nadaje się w tym stanie, aby wejść do Bożego Królestwa. Jezus mówi, musi coś jeszcze się wydarzyć, abyś mógł wejść do Bożego Królestwa, do Bożej chwały, muszą nastąpić inne narodziny.
nie już z człowieka są to narodziny, ale są to z Ducha Bożego narodziny, czy też z Boga narodziny. Ja wierzę, to jest moje osobiste przekonanie i sądzę nie tylko moje, że kiedy dziecko się rodzi, te niemowlaki, te małe dzieci, które jeszcze nie są świadome, nie umieją rozróżniać między tym, co prawe, tym, co lewe, tym, co dobre, tym, co złe, wierzymy, że ofiara Chrystusa zapłaciła za nich. Są odkupione przez krew Baranka Bożego. Ale gdzieś, kiedy dorastają już bardzo szybko, młody człowiek bardzo szybko już wie, 4, 5, 6-latek już wie, co jest dobre i co złe. Kiedy coś weźmie nie swojego, kiedy nie posłucha swojego taty i mamy, kiedy zrobi coś wobec drugiego człowieka źle, on wie, że zrobił źle. Bo każdy z nas nosi w sobie tego współświadka, którym jest sumienie. I każdy z nas doskonale wie i Bóg przez sumienie mówi do naszego serca, przemawia do nas. I to sumienie jakby woła i krzyczy: oto wdepnąłeś na minę. Jeżeli będziesz dalej tak szedł, mój głos ustanie, zatwardzisz serce, zniekształcisz swoje sumienie. O tym wiemy. To, co dyskwalifikuje człowieka, człowieka, który narodził się z ciała, który znalazł się na tej ziemi i wiemy, że nasze życie nie jest tutaj tylko na chwilę, ale człowiek narodzony z ciała zmierza do wieczności. Tak Słowo Boże mówi bardzo jasno i wyraźnie. Nie kończymy naszego życia z chwilą śmierci. Choćby kiedy czytamy o bogaczu i Łazarzu, wyraźnie widzimy, że człowiek, kiedy umiera, jego ciało jest złożone do grobu, to nadal jego duch i dusza żyją, są świadome siebie, tego, co z nimi się dzieje i oczekują na sąd Boży. Oczywiście, że ci, którzy są odkupieni, oczekują na powtórne przyjście, na nowe ciała, ale ci, którzy nie narodzili się na nowo, oczekują na sąd, na Bożą sprawiedliwość, aby mogli odebrać to wszystko, co wydarzyło się w ich życiu i też odebrali to, że odrzucili jedyną możliwość zbawienia, jaka jest w osobie Jezusa Chrystusa. Tak więc, kiedy Jezus mówi do Nikodema: Nikodemie, musisz narodzić się na nowo, i kiedy czytamy Boże Słowo w tym względzie, to możemy powiedzieć, dlaczego tak jest, że ten z ciała zrodzony człowiek, młody, starszy, starzec, jeśli nie narodzi się z ducha, pójdzie na wieczne zatracenie. Słowo Boże mówi o dwóch bardzo istotnych rzeczach. Po pierwsze, o powszechności grzechu. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że ten, który zrodzony jest według ciała tylko i nie doświadczył mocy Boga w swoim życiu i Jego przebaczenia, po prostu nadal jest zabrudzony, zniewolony, związany grzechem w swoim życiu. Słowo Boże mówi: nie ma sprawiedliwego ani jednego. Grzech spowodował tą duchową śmierć i oddzielił na zawsze, że tak powiem, jeżeli by nie było ratunku, człowieka od Boga. Człowiek został pozbawiony chwały Bożej, tej Bożej obecności w swoim życiu. I zwróćcie uwagę, że bardzo szybko, jak człowiek stracił tą społeczność, relację z Bogiem, zaczął tracić taką trzeźwość myślenia odnośnie tego, po co żyje na tej ziemi. Jaki jest sens tego wszystkiego, co jest wokół nas? Zaczął żyć chwilą, tym to teraz, co jest teraz, i stracił sprzed oczu to, co jest wieczne i Boga. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. I znowu, tak jak Pan Jezus mówi, musisz narodzić się na nowo, tak słowo tutaj jest bardzo kategoryczne, jednoznaczne. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Możesz popatrzeć na siebie i powiedzieć za Słowem Bożym: nie jestem sprawiedliwy.
Nie jestem sprawiedliwy. W oczach Boga dalej jest napisane, wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Chciałbym, żebyś pomyślał przez chwilę. Zanim się nawróciłeś, zanim doświadczyłeś mocy Bożej, myśmy o tym nie wiedzieli, czy nie byli tego świadomi, ale Bóg posyła lampę, światło swojego słowa i obecność Ducha Świętego, który otwiera nam oczy, abyśmy to zobaczyli, prawda? Bo jesteśmy tak zaślepieni, tak często zadufani sami w sobie, że nie dostrzegamy tej podstawowej prawdy, że jestem grzesznikiem. Jestem zgubionym bez Chrystusa. Jeżeli nie doświadczę nowych narodzin, nie będę oglądał Bożego Królestwa. Nie będę z Bogiem w Jego chwale. Więcej, grzesznik, czy ten, który nie doświadczył tego, może popatrzeć na siebie i powiedzieć, jeżeli jesteś uczciwy i wierzysz Bogu i Bożemu Słowu, to powiesz, jestem grzesznikiem, pozbawiony chwały Bożej. Idę sobie swoją własną drogą. Dla Boga jestem totalnie nieużyteczny. Nie nadaje się do Bożego Królestwa. Apostoł Paweł mówi tutaj wyraźnie i określa, wszyscy mówi i nie ma ani jednego sprawiedliwego. A więc ten grzech, ta powszechność grzechu jest jasno stwierdzona w Bożym Słowie. Ja wiem, że człowiek nie lubi tego, kiedy słyszy, że jest grzesznikiem. Nie lubimy tego, że ktoś nam pokazuje czy wskazuje, że tak naprawdę nasze życie musi być zmienione, bo nie nadajemy się do Bożego Królestwa. I Paweł wyraźnie zaznacza w swoich listach, i Żydzi, i poganie muszą narodzić się na nowo. Nie ma wyjątku. A więc jest ta powszechność grzechu i powiem tak, słowo Nowego Testamentu mówi wyraźnie powszechność duchowej śmierci. A więc człowiek, który rodzi się w ciele, przychodzi jako dziecko, staje się młodzieńcem, rośnie, to chcę, żebyś wiedział, że jesteś grzesznikiem, który potrzebuje łaski i potrzebuje zbawienia i chcę, żebyś wiedział, że duchowo jesteś martwy. Inaczej mówiąc, nie ma chwały Bożej w twoim życiu, nie ma obecności Boga w twoim życiu. Biblia wyraźnie, list do Efezjan, pamiętacie jak studiowaliśmy, że byliśmy, tam jest wyraźnie, Słowo Boże mówi, że wszyscy umarliśmy przez upadki i grzechy nasze, w których niegdyś chodziliśmy według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który działa teraz w synach opornych. Paweł mówi, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Wszyscy. Martwy, użyte tutaj słowo określa człowieka martwego też fizycznie. To jest to samo słowo do martwego fizycznie. Paweł odniósł to do naszej duchowej śmierci człowieka. To jest ciekawe, jak ludzie potrafią robić karkołomne rzeczy i myślą, że ze swojej własnej siły, ze swojej własnej mocy są w stanie siebie ożywić. Ale to się nie da. Stan duchowy każdego, który nie narodził się na nowo, jest stanem tragicznym, bo jesteś w oczach Boga i grzesznikiem, i duchowo martwy, i nie nadajesz się, i nie możesz mieć relacji i społeczności z Bogiem. Dlaczego? Bo grzech czyni tą totalną przepaść. I nie ma tej możliwości, żeby Bóg mówił do naszego serca, chyba że doświadczymy to, o czym mówił Jezus. Więc w Adamie wszyscy umierają. To jest bardzo ważne słowo, bo Adam był reprezentantem całej ludzkości. W Adamie wszyscy byliśmy w ogrodzie Eden. I kiedy Adam zgrzeszył, wszyscy zostaliśmy z tego ogrodu razem z nim, bo jakby w nim cała ludzkość była, prawda?
została z ogrodu usunięta. On utracił chwałę, a my razem z nim utraciliśmy chwałę Bożą. A więc jak dostać się teraz do ogrodu? A pamiętacie, że zanim ten ogród został przeniesiony do sfery duchowej, to on był, będąc na ziemi, Pan postawił tam cheruba, aby strzegł drogi do drzewa życia, aby nikt tam się nie zbliżył. Żaden człowiek nie jest w stanie jakby sam osiągnąć to, zdobyć to, co zostało utracone. Ale Paweł mówi, to nie tylko sprawa Adama, ale my wszyscy dołączyliśmy do niego w naszych grzechach, w naszym buncie, w naszej niewierności, w tym, że nasze ja, to jak my. To słowo jest ciekawe z listu do Rzymian. Wszyscy zboczyli i razem stali się nieużyteczni. Nie mogę powiedzieć, on tak, ona tak. Słowo mówi, ty też, ja też, wszyscy szliśmy swoją własną drogą. A więc jest nie tylko powszechność grzechu, jest ta powszechność duchowej śmierci. Jeśli nie ma tego ożywienia, to znaczy, że jest ta duchowa śmierć. Wszyscy rodzimy się, rodząc w ciele, w tej duchowej śmierci, oddzieleni od Boga, sprzed jego oblicza. A więc jest konieczność tego, aby się nawrócić. Jest ta powszechność śmierci i grzechu w życiu człowieka. I teraz, kiedy ten uczony w piśmie, teolog, byśmy tak powiedzieli. Wiecie, że ja nie czepiam się teologów dla samej teologii, ale wiecie, można być teologiem, można być pastorem, można być księdzem i nie być narodzonym na nowo. I ciągle być poza Królestwem Bożym. Pamiętam takie świadectwo Johna Wesleya, który kończył Oxford, bardzo pragnął być blisko Boga i pojechał na misję do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, aby ewangelizować. I po wielu latach stwierdził, że on potrzebuje sam nawrócenia. Że on ciągle nie jest nawrócony. Jadąc, płynąc statkiem, widząc ludzi, którzy w obliczu ogromnej burzy śpiewali pieśni, mieli pokój, jakiego nie mieli inni ludzie, to byli bracia morawscy. I on zaczął z nimi rozmawiać. I oni mu wskazali na ten fakt, że musi on sam przyjść do Boga ze swoim życiem. Co to znaczy? Nikodem był tym, który studiował pisma, tym, który przewodził modlitwie. To nie był człowiek, który miał jakieś problemy moralne, był jakimś marginesem w życiu, nie miał alkoholowych problemów z narkotykami, z innymi rzeczami. Mogę powiedzieć jedno. Nikodem, o którym jest mowa w Bożym Słowie, jest człowiekiem bardzo pozytywnie religijnym. To nie jest zakłamany człowiek. To jest człowiek, który pragnie podobać się Bogu. Kiedy pamiętacie, faryzeusze, uczeni w piśmie, arcykapłani mówią, jak rozprawić się z Jezusem? On mówi, czy nasz zakon sądzi kogoś, nie wysłuchawszy go wcześniej? To był prawy człowiek. To był prawy człowiek. To był człowiek, który uczestniczył w tym takim szybkim pogrzebie Jezusa. Jezus nie miał pogrzebu. Wiecie, tam nie było żadnej wielkiej ceremonii. Kiedy Jezus umarł na krzyżu w sposób haniebny za twoje i za moje grzechy i został zdjęty, nie było czasu, żeby go godnie pochować. Zdjęto ciało, owinięto go i tam Nikodem przyniósł aloes, mirę, aby namaścić jego ciało, ale nie było czasu i pośpiesznie dano go do grobu. Ale tam Nikodem był. Ten Nikodem właśnie tam był, ten człowiek tam był. Czy był człowiekiem grzesznym Nikodem, drodzy? Czy był grzesznikiem? Czy Nikodem potrzebował narodzić się na nowo? To jest zdumiewające. No tu mamy łatwą odpowiedź, bo przecież to sam Pan Jezus powiedział,
Nikodemie, musisz narodzić się na nowo. Podrapalibyśmy się po głowie i powiedzieć, Boże, to jak? Taki dobry człowiek, tak dobrze się zachowuje, ma takie dobre rzeczy, dobre uczynki i on musi się narodzić na nowo. Dlaczego? Dlatego, że to, co się narodziło z ciała, ciągle jest ciałem. Ciągle jest oddzielone i oddalone od Boga i nie ma tam duchowego od Boga życia, o którym mówi Jezus. Musisz się narodzić. Moi drodzy, kiedy patrzymy na tego człowieka Nikodema, możemy zaobserwować dzięki Bogu, że to, że on uczestniczy w tym szybkim pogrzebie Jezusa, nie było pandemii. Szybki pogrzeb. Szybciutko. Ale ta jego prawość, to co on okazywał, nie wystarczyło. Nawet to, co robił dobrego, nie jest w stanie zmienić grzesznej, zepsutej natury twojej i mojej, grzesznika. Lubię postać, kiedy mówię na ten temat, lubię postać Korneliusza, setnika rzymskiego. Czytamy o nim w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale. Możemy obserwować, kim był ten człowiek, ale Słowo Boże wydaje o nim bardzo dobre świadectwo. Bardzo dobre świadectwo. Pobożny, mówi wiersz 2, 10 rozdziału. Bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga. Zaraz. Powiesz, że ten człowiek jeszcze coś potrzebuje. Popatrz, on daje jałmużny, on troszczy się o biednych, on się nieustannie modli. On jest pobożny, czyli zwraca uwagę na Boga w tym, co robi. Powiedzcie mi, drodzy, czy Korneliusz musiał narodzić się na nowo? Taki człowiek musiał także narodzić się na nowo. Więcej, przecież to mogło być jego chlubą. Gdy się modliłem, anioł Pana przemówił do mnie. Wiecie, ja mam pewne duchowe doświadczenia. Wy takich nie macie, a do mnie anioł przemówił. Ale jeśli na tym budujemy swoje zbawienie, to go tam nie znajdziemy. Możemy mieć wiele fajnych doświadczeń, ale jedno jest pewne, jeśli nie narodzisz się na nowo, nawet nie zobaczysz Bożego Królestwa. Odwiedzałem pewnego człowieka, starszego człowieka, który nie widział potrzeby swojego nawrócenia, bo mówi, przecież Bóg mnie uzdrowił. No to znaczy, że jeśli Bóg mnie uzdrowił, to wszystko jest ze mną w porządku. Kochani, możesz być uzdrowiony, możesz być nawet uwolniony od demonów. Jeśli ktoś był opętany, zostawał uwolniony, ale musisz narodzić się na nowo. Musi Jezus Chrystus znaleźć się w centrum twojego życia, inaczej nie będziesz zbawiony. Przecież Jezus mówił, jeśli demon z kogoś wyjdzie, tak? To on gdzieś krąży, szuka innych i chcą wrócić do tego samego miejsca, z którego zostały wygnane. Jeżeli to miejsce jest puste, to znaczy, jeżeli tam Jezus nie został zaproszony przez człowieka, który został uwolniony, aby Jezus przyszedł i był Panem w jego życiu, to demon to wykorzysta. Te siły ciemności to wykorzystają. W każdym razie, Korneliusz po Nikodemie jest człowiekiem naprawdę wysokomoralnie stojącym. Wiecie, będąc rzymskim żołnierzem, setnikiem, czyli mającym określoną władzę, sprawującym władzę nad setką żołnierzy, jego rozkaz musiał być wykonany. Cały autorytet Rzymu stał za nim. Ale mogę powiedzieć jedno. On nie nadużywał swojej władzy. On nie poniżał tymi, którymi zarządzał. Poprzestawał na żołdzie. Nie grabił,
nie oszukiwał, nie wykorzystywał swojej siły. Dlaczego tak mogę powiedzieć? Bo tu jest napisane, że był bogobojny, pobożny, modlił się do Boga i miał pragnienie podobania się Bogu. I wiecie co? Oczywiście, że dla Boga to ma znaczenie. Bo w 11 rozdziale czytamy wyraźnie, że Bóg nie ma względu, ale podoba mu się każdy, który się go boi i który w ten taki sposób żyje. Oczywiście, że Bóg nie ma upodobania w tych, którzy żyją w niegodziwy sposób. Bóg, podobają mu się ci, którzy pragną żyć po Bożemu, ale czy muszą się narodzić na nowo? Oczywiście, że tak. Wiecie, anioł przyszedł po to, żeby mu powiedzieć, idź, przyprowadź tu Piotra, aby on ci zwiastował Ewangelię. Bo wyraźnie wiemy, że jeśli człowiek usłyszy dobrą nowinę o Jezusie, może zostać zbawiony. I Piotr tam przychodzi i dochodzi do... I mówi o Jezusie i dochodzi do tego kulminacyjnego punktu. O Nim, czyli o Jezusie, to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. To było niesamowite. Kochani, kiedy człowiek ma pragnienie Boga, a on miał, kiedy pragnie podobać się Bogu, ale nie wie, w jaki sposób może z Bogiem nawiązać relację, co on powinien usłyszeć? Powinien usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie, który umarł za jego grzechy, został wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia, aby mógł temu zaufać, a nie ufać temu, co on czyni ze swojej strony. Bo tylko Bóg może ożywić duchowo człowieka. A więc mamy tutaj drugą, kolejną, bardzo ważną lekcję, że zbawienie nie opiera się nawet na najlepszych uczynkach człowieka. Więcej, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że z uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Żaden człowiek. Bo co to znaczy, kiedy człowiek szuka usprawiedliwienia z wyniku jakby... mówiąc o swojej własnej dobroci, sprawiedliwości, że on chce właściwie. Wielu, wielu jest takich ludzi i to podoba się Bogu, ale ci ludzie muszą usłyszeć Ewangelię i muszą coś z tą Ewangelią zrobić, położyć ufność nie w sobie, ale w Zbawicielu, który za nas oddał życie. Amen. Tak to musi być. No ale gdybym wspomniał syna marnotrawnego, no to ten, wiadomo, musiał narodzić się na nowo. Przy Nikodemie i Korneliuszu wpadamy w taki dziwny stan. Jak to? Taki człowiek, tacy ludzie? No syn marnotrawny, to dla nas sprawa jest jasna. Taki młodociany buntownik. Wiecie, źle jest. Jak czytasz przypowieści Salomona, wielu młodych ludzi powinno czytać przypowieści Salomona pierwsze 3 rozdziały. Tam jest mowa o szanowaniu nauki ojca i matki. Tam jest mowa o bojaźni Bożej. Tam jest mowa o tym, żeby nie wchodzić na drogę przestępstwa. Świetny podręcznik do wychowywania, do pouczania. Oczywiście, że wiecie, każdy z nas, bo wszyscy zboczyliśmy i każdy z nas, i ten młody, i starszy musi być zainteresowany tym, żeby we właściwy sposób postąpić. Wzgardził ojcem. Wiecie, to jest... Wzgardził radą ojca. Wzgardził całą miłością rodzicielską. Tym wszystkim, co miał w domu. Ojcze, daj mi to, co mi się należy. Ja sobie poukładam swoje życie. Okej. Okay. Drodzy, to jest niesamowite. Bóg pozwala nam układać sobie życie. Jest kochającym Bogiem, dobrym Bogiem, ale nikogo z nas na siłę nie ciągnie za sobą. Mówi i wskazuje, co powinniśmy zrobić, ale dlatego, że jest Bogiem, dał nam wolność, możliwość wyboru. I ten młody człowiek wybrał to.
Czyli Pismo mówi wyraźnie, roztrwonił to wszystko z pijakami, nierządnicami, wśród przekleństw. Nie wiem, jak on się w tym wszystkim mógł czuć dobrze. Na początku może to było trochę niewygodne, ale później już się przyzwyczaił do takiego sposobu życia. Stracił wszystko. Wiecie, czasami ludzie dochodzą do takiego dna, że sami w pewnym momencie mówią, dla mnie już nie ma nadziei. Ja już nie mogę wrócić. Po tym wszystkim, co zrobiłem, co roztrwoniłem, ja już nie mogę wrócić. Ale mamy dobrą nowinę, że krew Jezusa Chrystusa obmywa z wszelkiego grzechu. Mamy dobrą nowinę, że Bóg wzywa wszystkich grzeszników i tych eleganckich, tych takich, wiecie, w ich oczach nie za bardzo pobrudzonych, bo jedni i drudzy są zabrudzeni i grzechem, i duchowo umarli. A więc może taki człowiek, jak najbardziej, ta historia nam o tym mówi, może taki człowiek doświadczyć nowych narodzin. Tutaj atak jest inny. Dla tamtych dwóch diabeł będzie mówił, jesteś całkiem w porządku, ty nic więcej nie potrzebujesz. Ale dla syna marnotrawnego i tego, którego chce na końcu wymienić, diabeł będzie mówił, już jest za późno. Czy Bóg jest w stanie ciebie takim przyjąć po tym, co zrobiłeś? Zmarnowałeś życie? Ta cała historia jest niesamowitą, wzruszającą historią mówiącą o Bożej miłości i o Bożym przebaczeniu. Dobrze. Jest smutek według Boga. Tak mówi Słowo Boże? Jest światowy smutek? Ludzie się smucą z powodu zamartwiania się, strachu. To jest światowy smutek. Ale jest smutek według Boga. Coś, co próbuje leczyć nasze serce, nasze wnętrze. To jest smutek z powodu tego, że zrobiłem źle. Jak mogłem to zrobić? To nie jest smutek z tego powodu, że dlatego, że akurat mnie złapali, jest mi smutno. To jest smutek z powodu tego, że zrobiłem źle. To jest smutek według Boga. I ten młody człowiek, gdzie ja myślę w tej historii, że Pan Bóg tak to dopuścił, sprawił, że on znalazł się w takim beznadziejnym miejscu. I kochani, ja wiem, że dla nas jest czasami bardzo trudno uwierzyć, że ludzie z tak beznadziejnego miejsca mogą być wyratowani, ale są wyratowani. Nie, Bogusław? Są wyratowani. Może być całkowicie zniszczony przez alkohol, narkotyki, ale jest moc Boga, która w stanie jest dać mu nowe życie. Halleluja. Jest moc Boga. Ta sama moc Boga, która jest w stanie dać życie Nikodemowi, Korneliuszowi, ta sama moc Boga jest w stanie podnieść tego syna marnotrawnego. Więcej, uczynić go godnym chwały Bożej. Aż byśmy pomyśleli, gdzie tu jest sprawiedliwość? Na krzyżu jest sprawiedliwość. Za jednego i drugiego musiał oddać życie Jezus Chrystus. Za jednego i drugiego przelała się ta sama krew na oczyszczenie z grzechów. Nikt, ani Korneliusz, ani Nikodem, ani syn marnotrawny nie zostali wykupieni w inny sposób. Tylko w ten sam sposób. Jest nadzieja. Jest nadzieja. I czytamy, słyszymy, doświadczamy, jak ludzie w totalnej beznadziei zostali wyratowani. I wspomnę o ostatnim. Łotr na krzyżu. Łotr na krzyżu. Potrzebował narodzić się na nowo? Jak najbardziej. Co do niego także tutaj nie mamy wątpliwości. No ale przecież Łotr nie mógł już nic dobrego zrobić. No właśnie. Ani syn marnotrawny, coż mógł ojcu przynieść, prawda? Swoje brudne szaty, roztrwoniony majątek.
nie miał nic. I taki przyszedł do Ojca. A Łotr na krzyżu właściwie miał ostatnie godziny życia. Wiecie, ja się zastanawiam, myśląc o tym Łotrze na krzyżu. Wiecie, każdy człowiek idzie jakąś swoją drogą. Tam jest w przypowieściach: na drogę przestępców nie wchodź. Na drogę ludzi niekarnych, którzy nie lubią karcenia, nie wchodź, bo cię ściągną na dół. On tego nie słuchał. On tego nie słuchał. Może mu to imponowało. Może szukał takiego towarzystwa, trochę akceptacji i znalazł sobie takie towarzystwo. Doprowadziło go to do tego miejsca, w którym był. Ale znowu możemy widzieć, że ten człowiek doświadcza czegoś cudownego, doświadcza wybawienia przez Bożą łaskę. Wiecie, tutaj nikt z nas nie ma wątpliwości. Potrzebna jest łaska. Przy synu marnotrawnym nikt nie ma wątpliwości. Potrzebna jest łaska. Dla Nikodema też jest potrzebna łaska, drodzy. Dla Korneliusza też jest potrzebna łaska. Dla mnie, dla ciebie też jest potrzebna łaska. Tak samo. Dwóch łotrów, ale ten jeden w końcu, że tak powiem, przyszedł po rozum do głowy. Mówi: Panie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa, wspomnij na mnie. Ja widzę, jak Duch Święty, tak mogę w tym dostrzegać, jak Duch Święty zaczyna przemawiać do jego serca. On do końca nie był tak zdeprawowany jak ten drugi. I tam w tym swoim bólu i w ostatnich chwilach życia, wiecie, to jest cudowne, ale Jezus pozwolił mu się z sobą spotkać. Pamiętacie, co Izajasz mówi? Do złoczyńców będzie zaliczony Jezus. On nawet nie wiedział, że Bóg daje mu ostatnią szansę w ostatnich chwilach jego życia. Oto Zbawiciel jest obok. Kochani, my wierzymy, że Jezus jest tutaj obecny. Zbawiciel jest tutaj, jest obok. Jeśli będziesz wzywał Jego imienia, On przyjdzie i On okaże łaskę. I wtedy stało się to, co stało się w sercu syna marnotrawnego, co stało się w życiu Korneliusza i Nikodema. Ich serca skruszały przed Bogiem i powiedzieli: tak, ja potrzebuję Twojego zbawienia. Jak zatem człowiek, grzesznik, czyli każdy z nas, jak może narodzić się na nowo? Gdybym poprosił was, abyście wstawali i mówili: narodziłem się na nowo. To było tak i tak i tak. Narodziłem się na nowo, to było tak i tak i tak. Słuchajcie, kiedy rodzisz się na nowo, wiesz, że narodziłeś się na nowo. Nie zawsze od razu to jest, ta świadomość, ale na pewno jest. Tak jak człowiek ma w pewnym momencie sam świadomość tego, że jest, to przychodzi z dojrzewaniem, z wiekiem i w pewnym momencie mówi: no ja rzeczywiście jestem. Samoświadomość, tak samo jest z nami, kiedy rodzisz się do Bożego Królestwa. Nie ma tu żadnej niejasności. Jedni wiedzą, są świadomi. A inni mówią: ale skąd ja mogę wiedzieć? Jak? Nikodem zadaje słuszne pytanie: jak więc mogę narodzić się na nowo? Jak mogę wejść do społeczności z Bogiem? Cztery takie proste myśli i będę kończył. Jak? Pierwsza rzecz, która jest jasna i wyraźnie: przyjdź do Jezusa. Po prostu przyjdź do Jezusa. To gdzie masz? Mam się gdzieś udać, jechać? Nie, On jest wszędzie. On jest tutaj, On jest w domu, kiedy jesteś. Ja już mówiłem nieraz, jest w zakładzie pracy i w szkole. Kiedy w zakładzie pracy się modliłem, On stał się moim Zbawicielem. Nie musisz jechać nie wiadomo gdzie, w jakie miejsce,
aby spotkać się z Jezusem, po prostu musisz do Niego przyjść. Wiedzieć, że On jest. Wiedzieć, że Cię miłuje. Przyjdź do Jezusa. Biblia mówi, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. A więc możesz Go wzywać w każdym miejscu. Jeżeli tylko widzisz, że potrzebujesz Jego jako Zbawiciela, otwórz usta i wezwij Jego imienia. Poproś Go. Jezus mówi w Ewangelii Jana 6:37, tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Nie musisz się bać. Nie daj się oszukiwać diabłu. O, ty musisz trochę poprawić swoje życie, zanim przyjdziesz do Jezusa. Nie. Jezus wyraźnie powiedział, przyjdź do mnie takim, jakim jesteś w tej chwili. Po drugie, właśnie wyznaj to. Uznaj sam przed sobą, szczerze, uczciwie. Nie będę więcej siebie oszukiwał, nie będę się jakby odbijał pałeczkę w kierunku Boga. Ja wcale nie jestem takim grzesznikiem, jak mówisz. Uznaj, że bez Jezusa, bez Jego ofiary złożonej na krzyżu, jesteś w duchowej śmierci, oddzielony, bez chwały Bożej i bez względu na to, jak dobrym jesteś człowiekiem, co jest dobre, nie możesz zobaczyć Bożego Królestwa i nie wejdziesz do Bożego Królestwa. Po prostu nie jesteś duchowo żywy, bo tylko duchowo żywi, zrodzeni z Ducha Bożego mogą znaleźć się w Bożym Królestwie. W tej samej Ewangelii, w pierwszym rozdziale, Jezus mówi niesamowite słowa, czy apostoł Jan zapisał, tym zaś, którzy Go przyjęli, wiersz 12, pierwszego rozdziału, dał prawo, moc stać się dziećmi Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Wierzą, wierzą, nie uwierzyli, wierzą, trwają w wierze. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga są zrodzeni. To jest niesamowita rzecz, że Bóg może w jednej chwili obdarzyć się swoim życiem, życiem, które płynie od samego Boga, jakby na nowo tchnąć to ożywcze działanie w twoim wnętrzu i sprawić, że będziesz miał nowe serce. Prawa Boże zaczną wypełniać twój umysł i będziesz miał od tej chwili pragnienie, aby żyć i podobać się Bogu. Tym, którzy Go przyjęli, dał moc. A więc wyznaj, że potrzebujesz łaski. Bóg nie kłamie. Unisz się przed Panem, bo Bóg sercem skruszonym nie wzgardzi. My byśmy chcieli od razu słyszeć dla tego syna marnotrawnego i tego łotra, ale dla Boga jest co innego ważne, skruszone, złamane serce. Z powodu mojego grzechu. Trzecia rzecz bardzo ważna. Zaufaj, że ofiara Jezusa na krzyżu, Jego przelana krew jest wystarczająca, aby Cię uratować. Aby Bóg Ci przebaczył wszelki grzech i odnowił i zrodził Cię, dał Ci nowe życie. To jest ciekawe, nie potrafimy tego wytłumaczyć, jak wiele różnych rzeczy nie potrafimy wytłumaczyć. I fizycznych, ale też duchowych. Ale kiedy człowiek zwraca się do Jezusa, uznaje siebie za grzesznika, wyznaje, że potrzebuje łaski, oto przychodzi od Boga, On sam przychodzi, Jego moc i siła, która nam On nam przebacza i doświadczamy tej przemiany w nas. On to robi. To nie jest z moich wysiłków, to nie jest dlatego, że mama i tata tak chcieli? Nie. Stało się to z mocy Boga, bo ja zapragnąłem tego.
Biblia mówi tak, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. I to nas prowadzi do tego ostatniego kroku. Jeżeli przyszedłeś do Jezusa, uznałeś swoją potrzebę zbawienia i zaufałeś w tym, że On oddał za ciebie życie i to Jego ofiara jest w stanie cię pojednać i tylko Jego ofiara i przelana krew jest w stanie pojednać cię z Bogiem, to po prostu wierz. Wierz, ufaj i wyznaj swoimi ustami, że wierzysz, że Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem. Biblia wyraźnie mówi, sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznanie dzieje się ku zbawieniu. A więc kiedy przychodzisz do Jezusa, przyjdź z odwagą, że On czeka na ciebie, wzywa ciebie, możesz być pojednany z Nim, ale musisz się uniżyć. Musisz przyznać, że potrzebujesz Jego łaski i powiedz, Panie, nie chcę już dłużej. Ileż to razy ja obiecywałem poprawę w moim życiu i nic nie było w stanie mnie zmienić. Ani ja sam, ani drugi człowiek, ani rodzic, nikt. Ale Bóg ma moc. To, co jest martwe, Bóg ma moc ożywić. Bóg daje nowe życie, tchnie nowe życie, Boże życie do twojego i mojego serca. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, zapisał apostoł Paweł, co jest napisane? Jest nowym stworzeniem. Jest nowym. Stare rzeczy przeminęły. Wszystko stało się nowe. Całe poczucie winy, cały brud, wszystek grzech, to wszystko nagle zostaje z nas zdjęte. Bóg nas usprawiedliwia i patrzy na nas jak na sprawiedliwych, którzy nigdy nie popełnili grzechu. To czyni Jego ofiara i przelana krew na krzyżu Golgoty. Wielkie zbawienie, prawda, bracia i siostry? Wielkie zbawienie, ale to jest darowane, a więc muszę przyjść do Niego, bo nie dzieje się to w żaden sposób automatyczny. Kochani, to jest cudowne widzieć przemienione życie ludzi. Kiedy przed nawróceniem nie miałeś zainteresowania Bogiem, Bożym Słowem, nagle zaczynasz kochać Boga, Boże Słowo, Kościół. Wszystko się zmienia. Kradłeś? Może mówiłeś brzydko i nagle mówisz, dość tego? Jak mogłem coś takiego robić? Jeden z takich oficerów amerykańskich, opisując swoje doświadczenie z Bogiem, to było chyba na Hawajach, zaraz zaatakowaniem przez Japończyków w Pearl Harbor, doświadczył łaski, pojednał się z Bogiem. Wiecie, jaka pierwsza rzecz, jaką zrobił? Wziął, pozbierał wszystkie lekarstwa, które ukradł z tej wojskowej tam apteczki. Było mu wstyd, dał to do reklamówki i przez te wszystkie tam straże przechodził. Mówi, dobrze, że mnie nie zaczepili i wszystko powkładał z powrotem, bo stał się nowym stworzeniem. Dość już grzechu, dość nieprawości i będę całym sercem polegał na Bogu. Kochani, powiem tak, od tygodnia tak bardzo mocno odczuwałem, żeby dzisiaj mówić na ten temat. Nie wiem czemu, albo wiem, spodziewałem się troszeczkę może jeszcze innych rzeczy, ale bardzo mocno to odczuwałem. Każdy z nas wie, jak tutaj jesteśmy, czy narodziłeś się na nowo, czy nie. Czy przyszedłeś do Jezusa i uznałeś w Nim, w tym, co On dla ciebie uczynił na krzyżu, źródło swojego usprawiedliwienia, czy nie. Jeżeli tego nie zrobiłeś, po prostu zachęcam cię, przyjdź do Jezusa. Nie patrz na tych, którzy siedzą obok. Po prostu przyjdź do Jezusa. Nie będę tu nikogo wzywał na środek, ale chciałbym, żebyśmy pochylili nasze głowy. Mówię do każdego z nas tutaj obecnych. To jest kolejna możliwość, aby jeżeli ktoś taki jest, który jeszcze nie wzywał imienia Jezus dla swojego zbawienia, dla przebaczenia swoich grzechów, i nie zdecydowałeś się, aby iść Bożą drogą, dzisiaj
Ja wierzę, że Bóg dał mi to słowo, dlatego że ma cel dzisiaj wobec nas tutaj zgromadzonych. Jeżeli ktoś do tej pory polegał, tak jak mógł polegać Nikodem czy Korneliusz na sobie, zostaw to, zawezwij Jezusa i powiedz: Panie, dość tego, jestem grzesznym człowiekiem, przebacz mi, oczyść mnie. Bez względu na to, ile masz lat, czy jesteś młodym człowiekiem, który tutaj jest, czy nie ma znaczenia, jeśli nie narodziłeś się na nowo, jeśli nie przyszedłeś do Jezusa, nie postanowiłeś porzucić grzechu, to możesz to zrobić dzisiaj. I Jezus przyjdzie. Możesz mu powiedzieć: tak, od tej chwili chcę żyć dla Ciebie, chcę służyć Tobie, a Ty zmień moje wnętrze, bo ja sobie sam z sobą nie poradzę. On to ma moc uczynić. I może ktoś taki jest. Jeżeli ktoś jest, chcę być posłuszny temu, co Bóg do mnie mówi w ciągu tygodnia. Daj mi znać przez podniesienie ręki, jeżeli ktoś jest. Czy to jest chłopak, dziewczyna, dorosły, nie ma znaczenia. Że chcesz swoje życie oddać Jezusowi. Całe niebo będzie się radować, jeżeli chcesz iść za Nim. Jeżeli ktoś jest taki, który chce dzisiaj zaprosić Jezusa, to wyraź to przez podniesienie ręki jasno, wyraźnie, że chcesz to uczynić. Później będziemy się modlić. Jeszcze przez chwilę czekam. Nie patrz na tych, którzy są obok. To jest Twoje życie, Twoja odpowiedzialność przed Bogiem. Jezus dzisiaj wzywa Ciebie do pojednania z sobą. Ktokolwiek będzie to oglądał i słuchał, tam gdzie jesteś, drogi przyjacielu, przyjdź do Jezusa. Wezwij Jego imienia i zaproś Jezusa do swojego życia. Nie buduj na sobie, ale patrz i buduj na tym, co Jezus dla ciebie uczynił na krzyżu. Halleluja. Chciejmy postać w takim razie. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoją obecność na tym miejscu. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo, Panie, jest jasne i wyraźne. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi łaskę, czas nawiedzenia w moim życiu, że mogłem zobaczyć swój duchowy stan, Panie, i mogłem wezwać Twojego imienia. I dziękuję Ci, że mnie nie odrzuciłeś, ale mnie przyjąłeś, oczyściłeś i dałeś mi nowe życie. Tak za to Ci dziękuję, Boże. Tak wywyższam Twoje imię, Jezus. I błogosławię, Panie, teraz całe zgromadzenie, każdego z nas, a Tobie niech będzie chwała. Amen.